Grał razem z Włodzimierzem Lubańskim na kulawiku i w reprezentacji Polski. Według Antoniego Piechniczka miał smykałkę do strzelania goli. To dzięki namowom Antosia trafił do chorzowskiego Ruchu. Chłopak z Górniczej Sośnicy spędził 6 sezonów na stadionie przy ulicy Cichej i dołożył ważną cegiełkę do trofeów wywalczonych przez niebieskich. Po wielu triumfach z Ruchem wyemigrował do Francji, w której był wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów z szatni. Poznajcie historię Joachima Marksa, nieoczywistej legendy polskiego futbolu i opowieść o Antonim Piechniczku, który powtórzył sukces uzyskany na Mundialu przez Orły Kazimierza Górskiego. Książki znajdziecie w największej internetowej księgarni sportowej na labotiga.pl.